Drodzy bracia i siostry, ta noc jedyna niepowtarzalna otwiera nasze serca na szczególnego gościa, jakim jest Duch Święty. Zwróćmy uwagę, że Duch Święty przychodzi w jakim dniu? W dniu Pięćdziesiątnicy. Jaki to jest dzień? Pięćdziesiąty dzień od wyjścia z niewoli egipskiej, a pięćdziesiąty dzień Izrael podchodzi pod górę Synaj. Mojżesz wchodzi na górę Synaj w 50. dniu i otrzymują dekalog, słowo Boga. Otrzymują Torę, prawo Boga. I w tym dniu, kiedy Żydzi świętują Pięćdziesiątnicę, w tym dniu, kiedy sprawują uwielbienie Boga w Jego Słowie, kiedy możemy powiedzieć na nasz język dzisiaj w Polsce, jest to taki tydzień biblijny, w tygodniu biblijnym, w tych dniach, kiedy naród wybrany świętuje Torę, świętuje Słowo Boże. To są dni świętowania Słowa Bożego. Duch Święty przychodzi. Wybrał ten dzień, dzień Słowa Bożego, aby to Słowo ożywić, aby to Słowo przeniknąć swoim nowym tchnieniem, nowym prawem, prawem miłości. I to nie jest przypadek, że właśnie w tym dniu, kiedy świętujemy Słowo Boga, On przychodzi, aby to Słowo potwierdzić, aby to Słowo ożywić, aby to Słowo wprowadzić w życie, aby to Słowo uruchomić w nas. I teraz popatrzmy na owoce Ducha Świętego. Czym są owoce Ducha Świętego w odniesieniu do charyzmatów Ducha Świętego, o których pisze święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale. Czym są owoce Ducha Świętego w porównaniu z darami Ducha Świętego, które przyjmujemy na bierzmowaniu? Jaka jest różnica między owocem, darem i charyzmatem? Warto może na początku tej konferencji sobie to uporządkować. Na początku dary Ducha Świętego. 7 darów Ducha Świętego, które otrzymujemy na bierzmowaniu, to są dary dla Ciebie osobiście, dla Twojej osobistej relacji z Bogiem. Dary Ducha Świętego są dane dla Ciebie w Twojej osobistej formacji, kiedy nawiązujesz więź z Bogiem, aby Cię w tej więzi ubogacić. Natomiast charyzmaty to są dary nie tylko dla Ciebie, to są dary przede wszystkim dla wspólnoty. Jak dary Ducha Świętego były darami dla Ciebie indywidualnie, personalnie, tak charyzmaty, o których pisze święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, to charyzmaty są darem dla wspólnoty, darem posługi, posługi miłosierdzia, posługi modlitwy językami, uzdrowienia, proroctwa. Wszystkie te charyzmaty są dla budowania wspólnoty, dla budowania jedności. Tak jak dary były, aby budować w Tobie głęboką więź z Bogiem, tak charyzmaty są po to, aby budować więzi między nami, relacje. Natomiast owoce trzecie, o których chwilę powiemy sobie, to jest coś, co wypływa z pierwszych darów i co ma też zakorzenienie w charyzmatach. Bo nie możemy owocować, nie będzie w nas żadnych owoców, jeżeli nie przyjmujemy, nie żyjemy darami, które Bóg mi dał. Kiedy tych darów nie ukochałem, muszę ukochać dary, które Bóg mi dał. I kiedy tymi darami żyję, kiedy z tymi darami się utożsamiam i kiedy charyzmatem, który otrzymałem od Boga, posługuję we wspólnocie, wtedy owocuję, wtedy moje życie wydaje owoce. W innym wypadku nie. Muszę żyć według Bożych darów i muszę posługiwać według charyzmatów, które mi Duch Święty dał dla wspólnoty. Wtedy rodzi się owoc, o którym pisze święty Paweł. Pierwszy owoc to jest owoc miłości. Miłość.
teraz najpiękniejszym ze wszystkich owoców. Owocem miłości Ojca i Syna. To jest Duch Święty. Miłość osobowa. Jeżeli ktoś nas się zapyta, kim jest Duch Święty? Duch Święty jest osobową miłością Ojca i Syna. Miłość, która wypływa z serca Ojca i Syna i spływa na nas, która jest darem, na który sobie nie zasłużyliśmy, bo jesteśmy grzesznikami. Ale jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian, miłość Boża jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Rzymian 5:5. I teraz popatrzmy, że miłość staje się fundamentem innych owoców. Przejdźmy teraz do kolejnego, do pokoju. O pokoju możemy mówić w dwóch znaczeniach. Jest pokój ludzki i pokój Chrystusowy. To nie jest to samo. Pokój ludzki to ten, który my pragniemy. Pragnie nasz umysł, nasza psychika. Mamy takie pragnienie. Chce zabłyszczeć. Chce się pokazać. A więc mój pokój, który ja chcę wprowadzić przez mój wysiłek. A jest jeszcze pokój Boży. Pokój Chrystusowy, do którego my mamy dążyć. Czym jest pokój Chrystusowy? Jest związany z naszym oddaniem się Bogu. Jest naszym zaufaniem Bogu. Nie ufam sobie. Bo jak będę ufał sobie, to będę miał pokój mój własny, ludzki. A jak ufam Bogu i powierzam się Bogu, to mam pokój od Niego. Pokój Boży. I o taki pokój mamy się troszczyć. Bo pokój ludzki to jest tak ad hoc. Jest nietrwały. Zwróćcie uwagę. Czym się różni pokój ludzki? Że jest nietrwały. Łatwo się zaczyna i łatwo się kończy. Przemija. Ginie, przemija, przechodzi. Nie ma stałości. Natomiast pokój Chrystusowy nie przechodzi. On trwa. Niezmiennie. Zawsze nas uruchamia w stronę Boga. Ale żeby pokój Chrystusowy otrzymać, muszę się otworzyć na Niego. Otworzyć się na Jego dary. Aby Go zaprosić. Muszę prosić, muszę pragnąć, muszę tęsknić. Tęsknota, pragnienie, otwartość serca uruchamia Boże dary. I pokój przychodzi wtedy, kiedy o Niego proszę, kiedy się na Niego otwieram, kiedy Go zapraszam do siebie. Ale pokój Chrystusowy możesz utracić, chociaż mówimy, że jest stały, że się nie zmienia. Tak, bo Bóg daje dar. Ale kiedy Ty podejmujesz decyzję, że nie chcesz, moja wola, moja decyzja, jestem wolny, mogę Go nie przyjąć. Bóg Ci chce dać. Chce Cię uruchomić do nowego życia, a Ty już nie chcę. Dziękuję. Twoja decyzja. Wtedy tracisz ten pokój, bo go nie przyjąłeś. To Ty podejmujesz decyzję, bo nie chcę go. To jest pokój. I tak samo radość. Podobnie jest radość ludzka i radość Chrystusowa, Boża. Radość ludzka jest wesołkowatością, jest czymś pustym, co się pojawia i znika, jak poranna rosa. Przychodzi i odchodzi. To jest radość ludzka. Ale jest jeszcze radość trwała, Boża, o której mówi anioł Gabriel do Maryi. Rozpoczyna dialog z Maryją i mówi słowo greckie. Chaire, ciesz się, raduj się. Bądź pełna radości. Niech radość przemieni Twoje serce. Chaire. To jest właśnie słowo radości, słowo Boga, który wzywa nas do radości. A radość Boża polega na tym, że jest trwała, że ma oparcie na mocnym fundamencie, jakim jest serce Boga, które wylewa się z radością na serce człowieka, który przyjmuje Jego dar. I radość jest to przeciwieństwo smutku, przygnębienia, lęku, rozpaczy. Wszystkie smutki, bóle odchodzą, kiedy mamy wewnętrzną radość, radość od Boga. A więc Jezus przynosi nam pocieszenie. Radujcie się, bo Bóg jest z nami, jest wśród nas, jest w nas. I kiedy anioł mówi do Maryi, raduj się, to teraz mówi następne słowa, z jakiego powodu? Bo jesteś wybrana przez Boga, bo jesteś przemieniona przez łaskę.
bo Bóg Cię wybrał, bo Bóg Cię wypełnił swoją łaską i Pan jest z Tobą. Dlatego raduj się. I to jest pokój. Teraz wierność. Co to jest wierność? Wierność odnosi się do jakby dwóch okresów w naszym życiu. Nasze życie składa się z okresów, kiedy czujemy siłę i moc, kiedy jesteśmy silni i mocni, kiedy nam wszystko w życiu wychodzi. I odnosi się również do okresu, kiedy nam nic nie wychodzi, jesteśmy bezsilni i słabi. To są takie zasadniczo dwa okresy w naszym życiu. Kiedy jesteś mocny i kiedy jesteś słaby. Kiedy jesteś tylko człowiekiem i kiedy masz w sobie Ducha Bożego. Czujemy się albo pewni, blisko Boga, albo właśnie daleko, słabi, bezsilni. I tutaj jest właśnie miejsce na wierność. Wierność wyboru. Tego, że chcę być z Bogiem. Chcę być silny, chcę być mocny nie w sobie, ale w Nim. Nie szukam siły w sobie, nie szukam mocy w sobie, bo nie we mnie jest, ale łaska Boża może mnie uzdolnić do wielkich, heroicznych czynów. Gdy jestem słaby, to wiem, że Bóg mnie wspiera, bo wierność polega na tym, że w słabości daje Ci nadzieję, a w mocy wierność mówi Tobie, nie jesteś Ty mocny, tylko Bóg jest mocny. I kiedy czujesz się mocny i silny, to wiesz, że nie przypisujesz to sobie, przypisujesz to Bogu. On okazał moc w Tobie. Na tym polega wierność. A więc wierność polega na tym, że kiedy czujesz się bezsilny, to wiesz, że Bóg Ci pomoże i nie tracisz nadziei. A kiedy jesteś silny, to wiesz, że nie jesteś silny nie własną mocą, ale mocą Boga. I to jest wierność. Teraz opanowanie. Opanowanie to jest owoc, który Bóg nam daje, abyśmy panowali nad tym, co mówimy, nad naszymi myślami, nad naszymi decyzjami, uczynkami, że wszystko jest z łaską Bożą możliwe. Każde opanowanie naszych emocji, bo szatan podsyca emocje, szatan podsyca nasze uczucia, rozbudza. Natomiast Bóg je stabilizuje, Bóg porządkuje, wprowadza ład w naszej sferze emocjonalnej, seksualnej, w naszej sferze wolitywnej, w naszych myślach. Chroni nas przed upadkiem. Dlatego możemy wtedy, kiedy prosimy o ten dar opanowania, właśnie prosi, Panie, przyjdź i ocal mnie przed upadkiem, bo ja nic nie mogę, jestem bezradny. Bóg mnie kocha taki, jaki jestem, poraniony i słaby. Ale zobaczmy, że opanowanie to owoc działania Ducha Świętego, że człowiek nie pozwala szatanowi grzebać się w moich ranach, bo na tym polega ten owoc opanowania, że Ty panujesz nad swoimi emocjami, nie pozwalasz, żeby szatan wpychał swoje palce w Twoje rany i grzebał się w nich i podsycał wyrzuty sumienia, oskarżał Cię. Opanowanie to jest przede wszystkim ufność w to, że Bóg nad Twoimi ranami panuje i Twoje rany zamienia w perły, w brylanty. Dlatego opanowanie jest tak ważnym darem Boga, owocem Ducha Świętego, bo kiedy szatan wzbudza nas, wyrzuty sumienia, oskarża nas, Bóg przypomina, że w Nim jest siła i moc, żebyśmy nad tym nie panowali nie własną mocą, ale Jego łaską. I kiedy chciałby grzebać się w naszych ranach szatan, to właśnie opanowanie jest darem, który te rany zabliźnia, leczy przez wszelkie rany. I teraz następny owoc, cierpliwość. Cierpliwość to nic innego jak miłosierdzie. To jest delikatność. To jest delikatność przede wszystkim Boga wobec nas. Bóg jest cierpliwy. Przypowieść o synu marnotrawnym i miłosiernym ojcu. To jest typowy przykład owocu, jakim jest cierpliwość. Dlatego, że Bóg czeka na nasze powroty. Ale cierpliwy jest Bóg również, kiedy odchodzisz. Kiedy odchodzisz od Niego. Kiedy zostawiasz Boga
kiedy idziesz na własną rękę, podejmujesz własne decyzje. Bóg jest cierpliwy, kiedy odchodzisz i kiedy wracasz. Bóg jest cierpliwy, bo wie, że kiedyś do Niego wrócisz. Bo my często nie słuchamy Boga. Nie wsłuchujemy się to, co On ma nam do powiedzenia. Mówi coś do nas Bóg, a my tego nie słuchamy. Lub mówimy, Boże, tak, a potem mówimy nie. Tak jak ci słudzy. Jeden powiedział tak, a potem powiedział nie i nie poszedł. Inny powiedział nie, potem zmienił zdanie. Powiedział tak i poszedł. Jesteśmy chwiejni, jesteśmy niestali. A Bóg jest zawsze stały, zawsze cierpliwy. W naszych odejściach, w naszych powrotach. Znowu odejścia, znowu powrota. Cierpliwie czeka dla nas, jest, bo jest miłosierny. I to jest właśnie Bóg swoim wielkim, delikatnym miłosierdziem. Ale cierpliwość to nie znaczy pobłażać złu, abyśmy się dobrze zrozumieli. Cierpliwość nie polega na tym, że będziemy pobłażać grzechowi i złym uczynkom, złym wyborom. Nie pobłażam złu i grzechowi, ale cierpliwie to znaczy, że też widzę zło i potępiam. Nie błogosławię zła, ale pozwalam odejść i pozwalam wrócić. Bo to jest cierpliwość, która jest miłością do człowieka, który odchodzi i wraca. Cierpliwy wobec innych braci i sióstr, swoich upadków. Bóg jest cierpliwy wobec naszego grzechu. A więc kolejny owoc. I teraz takie trzy jakby w jednym komplecie, jakby w pakiecie. W jednym pakiecie trzy owoce, którymi chciałbym zakończyć tą konferencję. To są dobroć, uprzejmość i łagodność. Dobroć, uprzejmość i łagodność. Bo wszystkie te trzy odnoszą się do czynów. Są to czyny człowieka, każdego z nas. Wymagają działania. Dobroć związana jest z sercem naszym, z naszą postawą. Dobroć to znaczy widzę coś zgodnego z rzeczywistością i tak postępuję, co jest zgodne z wolą Bożą. Dobry czyn moralny to czyn, który jest zgodny z rzeczywistością, zgodny z Bożym prawem, zgodny z planem zbawienia. Ale za nim idzie oprócz dobroci uprzejmość. Co to znaczy jest uprzejmość? Uprzejmość to znaczy masz oczy dookoła głowy. To znaczy widzisz dookoła siebie ludzi, którzy też potrzebują pomocy, wsparcia. Uprzejmość to znaczy, że pomagam tym, którzy żyją obok mnie. Z tyłu, z boku i z przodu. Widzę każdego człowieka, dostrzec drugiego człowieka w jego sytuacji. Widzę dookoła siebie. Uprzejmość to nie robię coś na pokaz. Uprzejmość robię coś dla innych z miłości, z pokorą. Ten gest jest ważny, aby był włączony zawsze z pokorą. Jak i każdy inny owoc musi się odnieść do pokory. Bo jeżeli miłość, czy radość, czy pokój nie będzie połączony z pokorą, to będą to wypaczone, fałszywe owoce. Prawdziwy owoc zawsze jest związany z pokorną miłością. Łagodność jest związana z sercem łaskawym, z sercem miłosiernym. Mam serce miłosierne, łaskawe jak Bóg. A więc łaskawość polega na tym, że tak jak Jezus mówi, że nie zniszczy człowieka słabego, ale chce go podnieść, chce być delikatny dla grzesznika, chce go unieść, chce go nawrócić. I to jest trochę podobne do tego, co pisze też Izajasz, prorocy, że Pan jest taki, że jak widzi trzcinę nadłamaną, to nie złamie jej do końca. Bo właśnie łagodność jest sercem, które jest miłosierne, które nie złamie do końca trzciny. Pozwoli tej trzcinie trwać, który nie zgasi knota o nikłym płomieniu trącego się ledwie. Ale widzi łagodność, że jest to światło i cieszy się tym światłem, chociaż ono jest słabe. I cieszy się tą trzciną. Umie się ucieszyć trzciną, która jest nadłamana, która jest słaba, połamana. Bo widzę w tym nadzieję. I to jest łagodność.
łagodność, która widzi to, czego nie widzi ktoś, kto nie ma wiary. Łagodność widzi tam gdzieś ktoś, kto się tli, a on widzi płomień, płomień nadziei, a widzi, że coś zostało złamane, ale widzi w tym życie, w tej złamanej trzcinie widzi życie. I na tym polega łagodność. I to są postawy właśnie, które charakteryzują człowieka łagodnego, dobrego i uprzejmego. Uprzejmy, czyli ten, który widzi dookoła siebie. Te owoce Ducha Świętego, o których mówimy, można powiedzieć, to jest przede wszystkim owoc dojrzały, jak mówiłem, darów, które Bóg nam dał i którymi mamy posługiwać dla naszego wzrostu duchowego, osobistego, i owoc charyzmatów, które mają służyć wspólnocie. Charyzmatów takich jak dar języków, miłosierdzia, charyzmat słowa, proroctwa, tłumaczenia tego proroctwa, charyzmat uzdrawiania, modlitwy stawienniczej. I to jest właśnie owoc, który łączy Twój wzrost duchowy, wzrost wspólnoty. Bo każdy z nas jest dany dla wspólnoty. Zwróćmy uwagę, że pierwsi apostołowie, dzieje apostolskie, jak charakteryzują pierwsze wspólnoty? Czym się charakteryzowały? Czterema znakami. Wspólnoty chrześcijańskie po zesłaniu Ducha Świętego. Po pierwsze, trwały w nauce apostołów, czyli nauka apostołów, nauka Kościoła. Mam być wierny nauce Kościoła, nauczaniu Kościoła, magisterium Kościoła. To jest pierwsze. Drugie, trwali na łamaniu chleba, a więc Eucharystia, która nas łączy. Za chwilę będziemy sprawować Eucharystię. To jest bardzo ważne. Eucharystia jednoczyła. To był monolit. To było miejsce, przestrzeń, jedności, rodziny, relacji, bliskości z Bogiem i ze sobą nawzajem. Jedna pani, która była samotna i przychodziła codziennie na Eucharystię i mówiła, proszę księdza, jak się dobrze czuję na Eucharystii, rano przychodzę codziennie, bo jestem osobą samotną, nikogo nie mam. Nie mam rodziców, nie mam męża, nie mam dzieci, nie mam wnuków. Nie mam sąsiadów, mieszkam sama. Ale jak przychodzę na Eucharystię, nie jestem sama. Tutaj nie jestem sama. Tu zawsze czuję się we wspólnocie. Tu czuję się, że to jest moja rodzina. Dlatego tak codziennie przychodzę do kościoła, by poczuć smak. Smak rodziny, smak jedności, smak wspólnoty. To jest drugi ważny element. Właśnie Eucharystia, która jednoczy. To daje pokarm, który jest właśnie tym chlebem nieba, który nas zaspokaja w naszej drodze do Królestwa Niebieskiego. Trzeci element, trwali na modlitwie. To jest właśnie jak my. Modlimy się, uwielbiamy Boga, trwamy na modlitwie i trwamy na Eucharystii. I czwarty element, wspólnota. Jesteśmy wspólnotą. Jesteśmy jedną rodziną. A więc czwarty element to wspólnota, która buduje więź, relacje zarówno z Bogiem, jak i między sobą. Nauka apostołów, łamanie chleba, modlitwa i wspólnota. Jakby cztery nogi, na których wspiera się nasze życie. Tak jakby krzesło postawić, możemy stanąć bezpiecznie na krześle, który ma cztery nogi, bo stoi mocno, jest osadzone i człowiek czuje się bezpiecznie, bo ma wsparcie we wspólnocie, w modlitwie, w Eucharystii i w nauce apostołów. Niech ten czas będzie czasem błogosławieństwa dla nas, abyśmy otwierali się na dary, na owoce, na charyzmaty Ducha Świętego, by Duch Święty działał tak, jak chce. To jest Jego wieczór, Jego prowadzenie. On jest tutaj gospodarzem. Duch Święty jest gospodarzem dzisiejszego naszego spotkania. On uczynił z tego kościoła wieczernik. On chce działać. Chce nas bronić przed atakami szatana. Chce nas pocieszać. Chce obficie obdarzać darami, wylewać swoje łaski. Dlatego też podczas Eucharystii będzie obfitość Słowa Bożego. Mamy sześć czytań. Mamy też obfitość modlitwy i obfitość błogosławieństwa, kiedy kapłani na końcu mszy będą się modlić nad nami, kiedy będziemy mogli skorzystać z tego daru łaski.
żeby Duch Święty dotknął każdego z nas tymi darami, które są nam teraz tu i potrzebne. Każdy z nas ma inne potrzeby, każdy z nas ma inne problemy, ale wszyscy przychodzimy tutaj z naszą historią życia taka, jaka jest. Zwróćmy uwagę, że dzisiaj Duch Święty przychodzi do Twojego życia, w której to historii życia jest u Ciebie pole pszenicy i pole konkolu. Jest w Twoim życiu góra Golgota i góra Tabor przemienienia. Są momenty, w których się wstydzisz i które są bolesne i trudne, ale są momenty radości i szczęścia. I w tą historię Twojego życia, kiedy wydaje Ci się, że jest Ci ciężko, jesteś bezsilny, bezsilna, przychodzi Duch Święty, aby Ci dać nadzieję. Ale przychodzi również te momenty, kiedy czujesz się silny, kiedy czujesz się dobrze, bo masz pracę, masz dobre zarobki, dobrą, szczęśliwą rodzinę. Przychodzi Duch Święty, aby pokazać, że to, co masz, to nie jest Twoje. To jest od Niego, od Ducha Świętego, jest darem Jego. Bo na czym polega ubóstwo? Kończąc nasze już refleksje. Ubóstwo nie polega na tym, że czegoś nie mam, że czegoś mi brakuje, że mam mało albo mam dużo. Ubóstwo nie polega na tym, co masz, tylko to, co masz. Mało czy dużo, nieważne. Czy to, co masz, kogo to jest? Kto jest tego właścicielem? Jeżeli masz mało, to podziękuj, że Bóg Ci to dał, bo On jest tego właścicielem. Bo to jest bardzo ważne. Ubóstwo polega na tym, że sobie niczego nie przypisuję, że cokolwiek mam, pochodzi od Niego. I to jest właśnie to ubóstwo, o którym też pisał święty Franciszek z Asyżu, bo on tak rozumiał ubóstwo, że właśnie polega na tym, że jestem ubogi, bo nic nie mam z siebie. Wszystko mam od Ducha Świętego, wszystko jest darem Boga, wszystko jest od Niego. On jest tego właścicielem. Ja niczego nie posiadam. I to jest dla nas ważny taki element w naszym życiu duchowym, też w naszym przyzywaniu Ducha Świętego, abyśmy byli ubodzy, jak Maryja, która była ubogą, pokorną służebnicą Pana, oblubienicą Ducha Świętego. Amen.